Tyle razy sobie obiecywałam i skończyło się jak zawsze. Znowu jestem na Bałkanach. Tym razem GPS nastawiliśmy na półwysep Chalkidiki w Grecji. Trasa z Małopolski to około 16 godzin ciągłej jazdy, dlatego żeby się nie przemęczyć w aucie, postanowiliśmy rozbić ją na kilka dni. Na pierwszy przystanek wybraliśmy Belgrad w Serbii. Nasz nocleg mieścił się tuż przy głównym deptaku, dlatego na spokojnie zwiedziliśmy sobie kurne zabytki, pojedliśmy trochę ich specjałów, no i następnego dnia ruszyliśmy w stronę kolejnego miasta. W stronę Sofii w Bułgarii. Tutaj zabukowaliśmy hostel, który miał wyjątkowo wysokie oceny w internecie. Okazał się rzeczywiście niesamowity. Za nowiutki, czteroosobowy apartament zapłaciliśmy po 35 zł na głowę, a w ceny było wliczone śniadanie i poczęstunek z piwem wieczorem. Kolejny i już docelowy punkt podróży to Grecja, półwysep Chalkidiki. W Grecji plan był następujący. Jedziemy na środkowy palec półwyspu, czyli Sitonia. Rozbijamy obóz w centralnej części Sitonii, żeby mieć wszędzie blisko. Wybraliśmy kemping Melisi. Był dobrze wyposażony, z internetem, sklepem na terenie ośrodka. Miał czyste sanitariat z ciepłą wodą, plus mieścił się tuż przy samej plaży. Codziennie jeździmy na inną plażę i nie wracamy dwa razy w to samo miejsce, bo ładnych plaży na półwyspie jest sporo. Na miejscu zdecydowanie musicie mieć jakiś środek transportu, bo najfajniejsze miejscówki są od siebie sporo oddalone. Pierwsza plaża była dzikim fragmentem wybrzeża koło plaży Platanitsi. Lazurowa woda była tak intensywna, że nie wymagała żadnych dodatkowych filtrów na zdjęciach. Druga, moim zdaniem najfajniejsza, nazywa się Kavourtype, czy jakkolwiek się to wymawia. Jest głównie kamienista, ale te kamienie są wielkimi, białymi, gładkimi głazami wystającymi z lazurowej wody. A teren pod wodą jest jeszcze piękniejszy i można tam długo, długo snorkować. Trzecia plaża, Kalamitsi, jest piaszczysta. Miała dostęp do knajp z jedzeniem i napojami. Były tam też leżaki, więc ona jest bardziej turystyczna. Znajdowała się przy niej wysepka, na którą można wpław popłynąć z brzegu. Naokoło jest też sporo dużych skał do spacerów, co wpływało na zróżnicowany teren pod wodą, więc można tam też ponurkować. W trakcie wyjazdu dla urozmaicenia zdecydowaliśmy się zmienić kemping i popłynęliśmy promem na wyspę Amuliani, mieszczącą się przy trzecim palcu półwyspu. Przejazd promem kosztuje około 20 euro za auto i 4 osoby. Mikroklimat na wyspie jest wspaniały. Masa dzikich i dużych kaktusów, sukulentów, dziwnych roślin. No i było tam też wyschnięte jezioro, na które można wejść. Wyspa, pomimo tego, że jest ładna, jest jednak wyspą, co ogranicza mocno teren zwiedzania. Czy była to z naszej strony dobra strategicznie decyzja? No nie do końca. Minusem było też to, że miała tylko jeden mocno zapełniony kemping i tak naprawdę tylko dwie ciekawe plaże. Dlatego jeśli wybieracie się na Chalkidiki, to naszym zdaniem zostańcie na stałym lądzie, a na wyspę jedźcie ewentualnie w formie jednodniowej wycieczki statkiem. Wakacje upłynęły ekspresowo i intensywnie. W drodze powrotnej do Polski, żeby się nie zanudzić, zwiedzamy jeszcze Nisz w Serbii i Budapeszt. Grecjo, było pięknie. Do zobaczenia następnym razem.